Przetarg ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Sztumie na remont drogi powiatowej przy ulicy Traugutta w Dzierzgoniu został unieważniony. W pierwszym, jak i drugim postępowaniu wykonawca żądał zbyt wysokiej kwoty od zamawiającego. Zagwarantowaliśmy środki w formie pomocy rzeczowej dla powiatu w kwocie 306 672 zł. Pierwszy przetarg był ogłoszony w maju. Chociaż też bardzo się udziwiliśmy, że tak późno ten przetarg był ogłoszony. Złożona została jedna oferta na kwotę 777 234 zł. W budżecie było 613 342 zł na to zadanie, więc poprosiłam pana starostę i chcieliśmy, żeby jednak rozstrzygnąć ten pierwszy przetarg, dokładając ze swojego budżetu brakujące środki. Tam brakowało niecałe 150 tysięcy, 160 tysięcy, więc mówiliśmy, że po 75 tysięcy, po 80 tysięcy dołożymy, żeby po prostu tą inwestycję wykonać. Burmistrz Dzierzgonia wielokrotnie zwracała się do zarządu powiatu, by podpisali umowę z wykonawcą, który jako jedyny przystąpił do przetargu na realizację zadania. Jeżeli chodzi o ulicę Traugutta, na której tutaj obecnie znajdujemy, to wspólnie z gminą Dzierzgoń podjęliśmy taką decyzję. Oni 50% kosztów, gmina Dzierzgoń 50% kosztów, powiat sztumski, i ogłosiliśmy przetarg, bo dokumentacja jest wykonana. I wzorem lat ubiegłych liczyliśmy, że jeżeli kosztorys opiewa na pewną kwotę, to zawsze wykonawcy oferowali wykonanie tej pracy za cenę niższą jak od kosztorysu. Natomiast jest prawdą, że pierwsze rozstrzygnięcie przetargowe i oferent był jeden, który zaoferował o 150 tysięcy wyższą kwotę, więc tu decyzją zarządu uznaliśmy, że jest dzisiaj rynek wykonawcy. Po prostu jest dużo pieniądza tego unijnego, pozabudżetowego, samorządy również swój grosz czy środki zaangażowały, więc na rynku jest ogromna ilość inwestycji i wykonawcy dyktują warunki. W czasie dzisiejszej dyskusji oraz przed kamerą burmistrz Dzierzgonia zarzuciła staroście powiatu sztumskiego, że przeznaczył 500 tysięcy złotych na remont drogi w Sztumie, a w Dzierzgoniu przy tak strategicznej drodze dla naszego miasta nie ma środków na realizację zadania. Na przykład do jednej inwestycji dokładamy 500 tysięcy w mieście Sztum, a dla Dzierzgonia nie ma 80 tysięcy, no to musimy się zastanowić nad tym, czy należymy do tego samego powiatu. To nie jest tak, że powiat sztumski robi tylko w mieście Sztum czy w gminie Sztum inwestycje drogowe. Przypomnę, że ta inwestycja jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Infrastruktury Drogowej i Gminnej, i tutaj w ramach tego programu realizujemy dwie, jak gdyby, inwestycje w ciągu jednej drogi powiatowej. To jest ulica Kochanowskiego, ale też Dąbrówka Malborska, bardzo ważna droga z punktu widzenia drogi alternatywnej do Malborka. Jeżeli by była jakaś awaria na drodze 55 Malbork-Sztum, to wtedy można tą drogą naszą powiatową jechać do Malborka. Nie ma takiego traktowania żadnej gminy i nie można w ten sposób powiedzieć, że gmina Dzierzgoń jest traktowana gorzej w stosunku do innych gmin. Zawsze, w tym roku może takie powstało spojrzenie, czy takie zapatrywanie mieszkańców, może tak, jak chciałbym to zdementować, dobrze, że pan o to pyta, bo może dlatego, że zmieniły się kryteria oceny tych wniosków o tę przebudowę tych dróg. Czy remont drogi powiatowej na ulicy Traugutta w Dzierzgoniu jest jeszcze możliwy w tym roku? Starosta Wojciech Cymerys twierdzi, że tak. Że rozpoczęcie, to jest w naszej ocenie, i zresztą tak opiewał tutaj ten kosztorys, wykonanie tego remontu, to jest niecały miesiąc czasu. Myślę, że na koniec października, jak to powiedziałem wcześniej w rozmowie z panią burmistrz, tą drogę oddamy do użytku.